Cześć, witam Was serdecznie. Jest mi bardzo miło, że postanowiliście włączyć mój kanał. Ja jestem Beata i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich hitach tego lata. Co jest modne i na co należy zwrócić uwagę, wybierając się na zakupy. Więc jeżeli ta tematyka jest Wam bliska, to zachęcam do pozostania ze mną i obejrzenia tego filmiku. Środek lata, środek sezonu, jest bardzo gorąco, pogoda naprawdę dopisuje w tym sezonie i słuchajcie, ja też się tutaj naprawdę prażę w tym pomieszczeniu, więc wybaczcie, że tak się wachluję, ale jest bardzo gorąco, no i co na siebie założyć w takie upalne dni? Najchętniej byśmy siedzieli pewnie w bikini na plaży albo na basenie, no ale niestety czasami trzeba gdzieś wyjść i trzeba coś na siebie założyć, więc jeżeli chcecie się przekonać, co jest modne, no to teraz zaczynamy. No więc tak, po pierwsze len. Hitem tego sezonu są bluzki, spódnice, sukienki wykonane z tego materiału. Len jest tkaniną naturalną, przewiewną, wygląda pięknie, szlachetnie. Ja osobiście najbardziej lubię takie w kolorze naturalnym, takim neutralnym, beżowym, takim wpadającym odrobinę w khaki, ale również fantastycznie wygląda len barwiony, na przykład w odcieniach czerni, bieli, czy też odcieniach granatu. W tym sezonie ja najbardziej lubię swoją lnianą sukienkę z Zary, którą mogliście oglądać w jednym z moich poprzednich filmików, mianowicie w holu zakupowym z Zary. Ta sukienka jest na ramionczkach, na bardzo cienkich takich spaghetti strap, w długości do kolan. Ma tutaj przeurocze wiązanie pod biustem, co jest również bardzo modne w tym sezonie. No i jest to len z domieszką bawełny, co sprawdza się fantastycznie i wygląda się naprawdę mega uroczo. Mam również spodnie wykonane z lnu. Słuchajcie, goszczą one w mojej szafie od wielu sezonów i sprawdzają się naprawdę wyśmienicie. Kolejnym hitem według mnie zdecydowanie jest kolor biały. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że jest to jeden z moich ulubionych kolorów i ja jestem przeszczęśliwa, ponieważ w sklepach mamy obecnie ogromny wybór rzeczy w tym kolorze. Moją ulubioną sukienką jest również sukienka z Zary, to właśnie Was zaskoczę. Również mogliście ją oglądać w jednym z moich filmików, te filmiki Wam również podlinkuję. I słuchajcie, białe sukienki, czy to białe spodnie, shorty, jeansy, bluzki, koszulki wszędzie, look monochromatyczny, biały, po prostu sprawdza się idealnie tego lata. Biel odbija od nas słońce, nie znam w tym kolorze gorąco podczas upałów. Do tego, do białej stylizacji, dobierzcie sobie jakiś koszyk, albo pleciony kapelusz, albo na przykład espadrylę. Także cała stylizacja wtedy wygląda naprawdę przecudnie. No i jak już jesteśmy przy akcesoriach, to nie jestem w stanie nie wspomnieć o hitem tego sezonu, mianowicie o koszykach, o torebkach plecionych. Ja mam tutaj taki koszyczek właśnie również z Zary. Oj, tutaj chyba Zara będzie królowała w tym filmiku. Ale słuchajcie, takie kosze już teraz nie kojarzą się tylko wyłącznie z wyjściem na plażę, jak to było kilka sezonów wcześniej. Takie koszyki możecie dostać zarówno w sieciówkach, jak i również od projektantów. Niesamowicie fajnie to wygląda właśnie z takimi naturalnymi tkaninami jak len, z kolorem białym, czy też z jednymi tkaninami ażurowymi, bardzo modnymi również w tym sezonie, czy też na przykład z koronką. Także koszyk to jest typowy must have tego lata. Kolejnym hitem tego sezonu, moim zdecydowanym faworytem, są klapki. Klapki już nie tylko nosimy na wyjście na basen czy też na plażę, ale również możemy założyć je do sukienki wychodząc gdzieś na przykład na wieczór. Ja mam swoje klapki z Aldo, skórzane, które są niesamowicie wygodne. Dzięki temu, że są bardzo modne, to możemy znaleźć w sklepach naprawdę ogromny wybór i wybrać klapki, które odpowiadają nam najbardziej i pasują do nas. Drugą parą, którą po prostu noszę non-stop, są to klapki kupione w TK Maxie. Słuchajcie, z tych klapek to po prostu nie wychodzę. Są one oczywiście inspirowane klapkami Hermesa, na które czaiłam się w tym roku, chciałam je kupić, natomiast akurat kiedy miałam na to budżet, to po prostu nie były one dostępne. I stwierdziłam, że okej, może poczekam i w przyszłym roku się na nie zdecyduję, więc stwierdziłam, że mogę się skusić na takie
pseudo Hermesa klapki kupione w TK Maxie i sprawdzę, czy one mi faktycznie będą pasowały, czy są wygodne i czy będą pasowały do reszty moich stylizacji, do rzeczy w mojej garderobie. I się okazało, że słuchajcie, jest to hit, strzał w dziesiątkę, więc na pewno w przyszłym roku będę próbowała znaleźć klapki Hermesa w moim rozmiarze i w kolorze, który będzie pasował do mnie. Kolejną rzeczą, o której chciałam wspomnieć, jest to biżuteryjny pasek. Słuchajcie, jeżeli mamy już taki neutralny strój, albo na przykład monochromatyczny, to często, gęsto mamy wrażenie, że czegoś nam tam brakuje, jakiegoś takiego akcentu. I właśnie pasek sprawdzi się fantastycznie. Jak wiecie, logomania jest bardzo popularna i obecnie możecie znaleźć naprawdę zatrzęsienie pasków. Natomiast wydaje mi się, że właśnie takie paski z biżuteryjną klamrą sprawdzą się fantastycznie, ponieważ one budują całą stylizację, uzupełniają, sprawiają, że ona staje się bardziej elegancka i wyszukana. Oczywiście od kilku sezonów królują paski Gucci, ja również taki pasek posiadam, ale nie musi to być tylko Gucci. Mogą to być również inne paski innych firm. Ja posiadam na przykład vintage paski Chanel, które dostałam od babci jeszcze kilka lat temu i one też wyglądają cudownie, ale mogą to być paski z sieciówki. Zwróćcie uwagę na to, żeby po prostu ta klamra była bardzo dekoracyjna, dzięki czemu ten strój naprawdę zyska na wyglądzie. Teraz chciałabym przejść do biżuterii. Widzimy ją wszędzie. Obecnie na gwiazdach, na celebrytach, na Instagramie króluje złota biżuteria noszona jedno na drugim. Łańcuszki krótsze, dłuższe, medaliki, więc słuchajcie, ta biżuteria jest naprawdę hitem tego sezonu i ja się z tym zgadzam. Ja obecnie noszę taką biżuterię, jak możecie zauważyć właśnie tutaj. Uwielbiam ją nosić, uważam, że nadaje takiego charakteru. Ja mam obecnie, słuchajcie, tutaj biżuterię z H&M. I jest to tak naprawdę jeden łańcuszek, który po prostu jest połączony tutaj na zapięciu, a macie wrażenie, że mam na sobie trzy łańcuszki. Oj, troszkę poplątałam, nieważne. W każdym bądź razie, słuchajcie, zerknijcie do szkatułek swoich mam, swoich babć, ponieważ ja posiadam taki łańcuszek medalik, który wygląda cudnie właśnie z moimi stylizacjami teraz, a jest to łańcuszek i medalik pochodzący z mojej komunii świętej. Więc takie skarby naprawdę możecie znaleźć w szkatułkach swoich mam czy babć. No i taka biżuteria jest złota, naturalna, to się tak szybko nie niszczy, nie czernieje, więc naprawdę jest mega fajne. Oczywiście są firmy takie jak Zozo Design, czy Lilu, czy też moja ulubiona Monika Winder z takich zagranicznych, droższych firm, która oferuje naprawdę w swoim asortymencie przepiękną biżuterię, która zdobi niesamowicie. Także jeżeli chcecie ożywić swoją stylizację, to zachęcam do zakładania właśnie takiej biżuterii. Jak już się ubierzemy, wystylizujemy, założymy odpowiednią biżuterię, paski, torebki, wszystko, no to co jest takim hitem tego sezonu, o czym nie możemy zapomnieć? Oczywiście wszechobecne glow. I glow, nie mówię tutaj o brokacie na ubraniach, ale mówię o glow naszej cery, naszej skóry. Wszelkiego rodzaju rozświetlacze, nakładane na kości policzkowe, na czubek nosa, czy też łuk kupidyna, albo na przykład tutaj na kości dekoltowe, po prostu to wygląda cudnie i apetycznie. Ja powiem wam szczerze, że ciężko było mi się przekonać na początku do tego glow, ponieważ kojarzyło mi się tylko i wyłącznie z osobami, które mają problemy z cerą, która się bardzo przetłuszcza, ponieważ ja zawsze miałam ten problem i czułam się, że coś jest nie tak, czułam, że muszę to zmatowić, ale obecnie im więcej rozświetlacza, tym czuję się po prostu świetliście. I faktycznie wygląda to naprawdę super w tym sezonie i dodatkowo właśnie ten glow wygląda bosko przy opalonej skórze. I słuchajcie, jeżeli nie lubicie się opalać, boicie się poparzeń słonecznych albo promieniowania UV, to oczywiście są wspaniałe zastępstwa, mianowicie samoopalacze. I słuchajcie, nie bójcie się tych samoopalaczy. To nie są samoopalacze tak jak kiedyś były, które dają efekt takiej pomarańczowej skóry, że wyglądacie jak pomarańcza albo nie wiem, prezydent Ameryki obecnie. Nie, słuchajcie, ja szczerze wam polecam produkty firmy Saint-Tropez. Obecnie jestem opalona, korzystam ze słońca, ale w takich miesiącach jesienno-zimowych, wiadomo, nie mamy słońca, więc ja używam właśnie tej maseczki brązującej, która tak naprawdę stopniowo buduje tą opaleniznę. I słuchajcie, ten produkt wygląda wyśmienicie, niejednokrotnie
ludzie pytali się mnie, gdzie byłam na wakacjach, gdzie się opalałam, właśnie używając tylko i wyłącznie tego produktu, więc ta opalenizna będzie wyglądała bardzo naturalnie, fajnie się utrzymuje, bardzo fajnie się też zmywa, więc po prostu wystarczy taka aplikacja na całe ciało raz w tygodniu i wyglądacie bosko. Więc teraz załóżcie swoje zwiewne tkaniny, odsłońcie dekolt, załóżcie słomkowe akcesoria oraz złote naszyjniki, połączcie ten glow i tą opaleniznę i błyszczcie na ulicach, na plażach, gdziekolwiek jesteście, ponieważ no cóż, lato się niedługo kończy, więc trzeba z tego korzystać. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do pozostawienia kciuka w górę. Bardzo Was proszę, zostawcie w komentarzach swoje hity tego lata, co Wam się sprawdza, w czym czujecie się świetnie i co uważacie, że zasługuje na miano hitu tego sezonu. Zapraszam Was również do śledzenia moich mediów społecznościowych. Mój profil na Instagramie to Beata Mod. Zachęcam Was do oglądania oraz do subskrypcji tego kanału. A to było na tyle. Żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!